Hej, tu Monika. Dzisiaj w kilku słowach opowiem Wam o tym, dlaczego nie lubię ludzi. Wiem, niektórym to już pewnie się nóż w kieszeni otwiera na samo takie stwierdzenie, bo przecież ludzie są moimi odbiorcami, no więc o co tutaj chodzi? Zacznijmy od początku. Kiedyś byłam taką osobą, która nigdy nie odmawiała, gdy ktoś ją prosił o pomoc. Często kończyło się to tak, że ktoś mówiąc otwarcie, żerował na moim dobrym sercu. Dzisiaj czasami odmawiam i na przestrzeni lat nauczyłam się być bardziej asertywna. Nie uważam też, aby postawa ludzie są źli, bo mnie wykorzystują była w porządku. Robienie z siebie ofiary to także rodzaj pewnej skrajności, z którą raczej trzeba walczyć. Medal ma dwie strony. W sytuacji, kiedy ktoś mnie wykorzystuje, mogę zapytać, dlaczego tak się dzieje. Jasne, łatwiej jest zwalić całą odpowiedzialność na tę drugą osobę, stwierdzić, że ta osoba wykorzystuje mnie, bo jest złym człowiekiem. Ale można też przyjąć inną postawę i zapytać siebie, co takiego jest w moim zachowaniu, w moim postępowaniu, że daje się wykorzystywać innym ludziom. Uważam, że ta druga postawa jest bardziej wartościowa i twórcza, bo dzięki niej możemy się rozwijać i nie popełniać już tych samych błędów. Przypomniała mi się pewna sytuacja sprzed paru miesięcy. Napisała do mnie znajoma, z którą utrzymywałam sporadyczny kontakt. Napisała z pytaniem, czy mam ochotę na kawę, bo akurat będzie w Polsce. Odpowiedziałam, że chętnie, po czym usłyszałam, to pójdziemy, ale ty stawiasz, bo ja nie mam pieniędzy. Myślicie, że poszłam? Oczywiście, że nie. Nikt ze mną nic nie uzgadniał, zaś moja znajoma napisała sobie taki scenariusz spotkania, w którym postawiła mnie od razu w roli, w której miałam odegrać jej scenariusz bez żadnej dyskusji. Jak się okazało, że nie spełnię jej zachcianki, tak, była to zachcianka, bo nie mówimy tutaj o osobie faktycznie potrzebującej lub faktycznie mającej jakieś problemy finansowe. Kiedy się okazało, że nie spełnię tej jej zachcianki, to temat kawy nagle ucichł i już nie powrócił. Więc, jak łatwo się domyślić, chociaż były różne rozwiązania dla tej sytuacji, nie wymagające wydawania pieniędzy, jak choćby napicie się kawy w domu, czy wyjście z kawą na wspólny spacer. Chociaż były takie rozwiązania, ona tego nie zaproponowała. Więc wyszło na to, że moja znajoma po prostu chciała napić się kawy na mój koszt i wcale nie chodziło o spotkanie czy rozmowę. No właśnie, nie lubię rozmów o niczym i pustych relacji. Wiecie, nasze społeczeństwo ma w sobie coś takiego, że jak spotykamy dawno niewidzianego znajomego na ulicy, takiego, z którym nie utrzymujemy żadnego kontaktu, prędzej czy później z którejś ze stron pada pytanie, co słychać. Niezmiennie odnoszę wrażenie, że to jest moment, w którym obydwie strony czują się jakoś niezręcznie. Osoba, która zadała pytanie, zadała je z czystej kurtuazji, bo tak wypada i wcale nie interesuje ją odpowiedź. Zaś odpowiadający czuje się niezręcznie, bo nie wie, czy to jest moment na krótkie streszczenie ostatnich kilku lat swojego życia, czy wystarczy powiedzieć dobrze, dziękuję. Te przypadkowe spotkania zazwyczaj kończą się tekstem musimy się kiedyś spotkać, a to kiedyś oczywiście nigdy nie nadchodzi, bo to tylko kolejne puste twierdzenie, którym wypada rzucić na koniec. Takich sytuacji unikam i wynika to również z mojego minimalizmu. Nie pytam ludzi, co słychać, jeżeli naprawdę mnie to nie interesuje. Nie robię czegoś tylko dlatego, że tak wypada albo wypadałoby. W ten sposób działam zgodnie ze swoim sumieniem, bo każda osoba, z którą wchodzę w relację, może liczyć na moją szczerość. Poza tym męczą mnie rozmowy o tym, co słychać w telewizji, albo takie puste narzekania na coś, na kogoś, na świat. Uważam, że jeżeli za tym narzekaniem nie kryje się możliwość żadnego zadziałania na rzecz zmiany sytuacji, to w ogóle nie ma sensu o tym rozmawiać. To często jest taka gadanina dla gadaniny. Po to tylko, aby mieć jakiś temat do rozmowy. Tym tematem równie często staje się pogoda i narzekanie na swój stan zdrowia. A jak ktoś w odpowiedzi powie przestań palić albo przestań obżerać się słodyczami, tylko o siebie zadbaj, to nagle jest wielkie poruszenie, bo mówisz komuś jak ma żyć. Bo takie osoby nie oczekują żadnej rady, nie chcą zmieniać swojej sytuacji, one chcą sobie po prostu ponarzekać i zrzucić ciężar tego wszystkiego na ciebie. Bywa tak, że ktoś z siebie zrzuci, a ty zostaniesz z tym przygnębiony i ociężały od słuchania litanii składającej się z problemów całego świata. Po trzecie, nie utrzymuję kontaktów dla utrzymania kontaktów. Życie nauczyło mnie tego, że nie ma co za bardzo przywiązywać się do ludzi. Raz są, raz odchodzą, nie wszyscy zostają z nami na zawsze i też nie ma co tego od każdej znajomości wymagać czy oczekiwać. Ludzie są różni, zmieniają się, niektórych zmienia czas, innych sytuacja życiowa, jeszcze inni się nie zmieniają i to też może stanowić problem dla utrzymania niektórych relacji. Wiele jest też takich ludzi, którzy jak mają jakiś problem z twoim zachowaniem czy z tobą, to nie powiedzą ci tego wprost, tylko będą mówili domyśl się. Myślę, że z takimi osobami od razu warto dawać sobie spokój, niezależnie czy to są znajomi czy rodzina.
Domyśl się, to bardzo dziecinny tekst, ale domyślam się, że taki, którym przynajmniej raz w życiu każdy z nas został obdarzony. Niemniej jednak sądzę, że dojrzałą kobietę czy dojrzałego mężczyznę stać na powiedzenie wprost, o co chodzi. Nie jesteśmy w przedszkolu, aby bawić się w czyjeś dziecinne gierki. Jeżeli takie sytuacje zdarzały się w moim życiu, próbowałam owszem wyjaśnić konflikt, dowiedzieć się, o co chodzi, ale w tym też nie ma co za bardzo przesadzać, bo jeżeli ktoś nie chce ci powiedzieć, o co chodzi i woli dusić się w swoich uprzedzeniach czy jakimś tam wymyślonym problemie, to pozwól mu to robić. To jest jego wybór, ale niech ciebie to już nie zajmuje, no bo po co? Do relacji potrzeba przynajmniej dwóch osób, jedna nie wystarczy. Być może zabrzmi to źle, ale to jest prawda, a prawda nie zawsze jest przyjemna, ale tak, przepuszczam ludzi przez filtr minimalizmu i nie widzę w tym nic złego ani nic hańbiącego. Jestem bardzo pozytywną osobą i nawiązywanie kontaktów nie przychodzi mi z trudem, ale swoje relacje traktuję w sposób refleksyjny i nie zamierzam z tego rezygnować. Dzięki temu, że zaczęłam tak podchodzić do ludzi, dotarło do mnie, z kim warto, a z kim nie warto spędzać czasu. Nie jest naszym obowiązkiem, aby wszystkich lubić, a już tym bardziej nie jest naszym obowiązkiem spędzanie czasu z ludźmi, którzy wkładają nam swoje negatywne myśli do głowy albo oczekują, że będziemy takim emocjonalnym koszem na ich problemy, podczas gdy sami nie dają z siebie nic w zamian. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że moje relacje w tej chwili są pełne, ważne, są inspirujące i tak samo jak ze wszystkim uważam, że nie liczy się ilość, ale jakość. Bardzo lubię uczyć się od innych i nie mam na myśli tu tylko i wyłącznie jakiejś wiedzy akademickiej czy zawodowej, ale taką ogólnożyciową. Bardzo lubię wymieniać się doświadczeniami i inspiracjami. Co więcej, odkąd zaczęłam patrzeć na relacje przez filtr minimalistyczny, mam więcej czasu dla swoich bliskich i to jest dla mnie najważniejsze. To wszystko ode mnie na dzisiaj, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Co sądzicie o minimalistycznym podejściu do relacji, do nawiązywania znajomości? Dajcie mi znać w komentarzach, a jeżeli chcecie obserwować moje zmagania z minimalizmem, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, a tymczasem życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia.